Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Było sporo zapytań, jeżeli chodzi o zarządzanie zdjęciami zarówno w kontrolerze, jak i przenoszenie do urządzenia mobilnego. I dzisiaj chciałem pokazać Wam, w jaki sposób szybki przenieść zdjęcia i przeglądać sobie na aparaturze, czyli przenosimy zdjęcia z drona na aparaturę w pełnej rozdzielczości. To samo dotyczy filmów, aczkolwiek jeżeli chodzi o filmy, wiadomo, trwa to dłużej. W drugiej kolejności pokażę, jak zdjęcia pobrać na urządzenie mobilne, czyli telefon albo tablet. W tym przypadku mówimy o DJI RC 2, ale bardzo podobny schemat działa na aparaturze DJI RC. Przechodzimy zatem do przeglądania plików zapisanych na urządzeniu. Widać, że to są pliki, które zapisano na DJI R3. Wybierzemy sobie zdjęcia. Tu widać, że to zdjęcie już jest ściągnięte na aparaturę. W tym przypadku podgląd niskiej rozdzielczości, widać, że zdjęcie jest w pamięci drona, więc pobieramy je tutaj na dole po prawej stronie. Jest już dostępny, tak samo ten plik pobieramy, jest dostępny już w pamięci i wybierzmy sobie jeszcze może taki. W tym momencie się już pobiera. Wszystko gra, proces został zakończony i teraz, jeżeli chodzi o filmy, łatwiej będzie nam zarządzać na urządzeniu mobilnym, takim jak telefon i tablet. Za moment pokażę, jak to pobrać sobie. Natomiast jeżeli chodzi o pobieranie na kontroler, trwa to zwykle dość długo, więc tego trzeba być świadomym. Takie przeglądanie z pozycji aparatury jest fajne, dlatego że możemy wyłączyć sobie drona i na przykład będąc w samochodzie czy na wycieczce zatrzymamy się na chwilę, przejrzymy sobie foty, które mamy, czy cały materiał, który nagraliśmy do tej pory i możemy na tej podstawie już stwierdzić, czy to wszystko wygląda dobrze i nie musimy tej karty pamięci przenosić do komputera, nie musimy używać w takim przypadku komputera, żeby przejrzeć sobie pliki. Teraz nam już się kończy pobierać. Ten film 21-sekundowy, widać, że trwa to dość długo i teraz będziemy przeglądać zapisane klipy na aparaturze. Ja w tym momencie wyłączę drona. R3 jest wyłączona. Przechodzimy do menu zapisane. I tu są te klipy zapisane już w aparaturze, można je przeglądać bezpośrednio. Widać, tutaj jest kawałek dotyczący jazdy hulajnogą i Active Track. Bardzo ładnie to się odtwarza. W tym przypadku są to zdjęcia, które zapisaliśmy wcześniej. I spokojnie można w ten sposób sobie to zrobić. Tutaj jeszcze wcześniej zapisałem zmieniacza quickshoty. Tu jest bodajże Circle, jest też Droni. I na tej zasadzie można przeglądać całą zawartość drona, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy długie filmy, to trwa taki proces przegrywania na aparaturę dość długo i może nam bardzo szybko zablokować też pamięć. Drugą formą przejrzenia zdjęć i filmów i pobrania ich na urządzenie mobilne, i to jest forma bardzo szybka, to jest Quick Transfer. Odpalamy aplikację DJI Fly. W tym momencie aparatura jest wyłączona, kontroler jest wyłączony, włączony jest tylko dron i pojawia nam się tutaj już komunikat Switch. Czasami trzeba trzy razy przycisnąć ten przycisk Power, ale w tym wypadku wystarczy nam Switch i możemy połączyć się z albumem urządzenia. Potwierdzamy, że chcemy się przyłączyć View Album. Akumulator jest słaby, ale widać, że mamy te klipy, które są zapisane w pamięci miniacza. Dobrze, możemy go zaznaczyć. Full download. Pobieramy. Widać, że transfer biegnie tutaj bardzo szybko, przebiega bardzo szybko i w tym momencie już powinien być ten plik w pamięci urządzenia mobilnego. Także widać, że to działa bardzo dobrze. Można sobie też tutaj z tej pozycji przyciąć klip i dopiero go importować. Spróbujemy ten przyciąć i dopiero po przycięciu zaimportujemy. Trim download. Download. Tylko ten fragment. I w tym momencie mamy dużo krótszy. Jeżeli nam zależy tylko na danym ujęciu króciutkim, które chcemy wrzucić do ogólnego montażu w telefonie lub tablecie, w ten sposób możemy też przyciąć i zaimportować do urządzenia mobilnego.
Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Pamiętajcie, że dla osób, które zaczynają przygodę z dronem, mam darmowy przewodnik. Tam pomogę Ci w 5 krokach wybrać model, określić swoją ścieżkę rozwoju i wizję, tak żeby dron po 3 miesiącach nie wylądował w szufladzie i żebyś miał motywację do rozwoju i do kolejnych lotów. Dla osób, które mają ten model Mini 4 Pro, przygotowałem kompleksowy poradnik, tak jak w przypadku poprzednich też modeli, gdzie pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak w pełni wykorzystać ten model drona, bo to jest kapitalny dron i jeżeli wydałeś tyle kasy na niego, to trzeba koniecznie wykorzystać jego pełen potencjał. A dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.